Dzień dobry. W studiu poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, członek drużyny Beaty Szydło. Dzień dobry. Za co konkretnie jest pan odpowiedzialny w tej drużynie? Bo sprawność z nami to jest gospodarka. Ale konkretnie, proszę o szczegóły. Uczestniczyłem w tym panelu dyskusyjnym Gospodarka i Rozwój. Przygotowywałem ten fragment naszego programu poświęcony źródłom finansowania tego wielkiego programu inwestycyjnego. To sobie może za chwilę o tym porozmawiamy, ale chciałam zapytać o Grecję. Grecy w referendum opowiedzieli się przeciwko porozumieniu z wierzycielami. I co dalej? No, widać, że jednak strach nie podziałał na Greków. Co więcej, wydaje mi się, że próbowano zmanipulować grecką opinię publiczną, ponieważ te sondaże, które były publikowane, pokazywały równowagę poglądów na tak i na nie. Natomiast zwyciężyli przeciwnicy dalszego oszczędzania no wyraźną większością głosów, ponad 61% głosów. Ale to nie musiała być manipulacja, bo jednak władze cały czas wzywały do głosowania na nie. No ale uporczywie publikowano sondaże pokazujące, że jest blisko równowagi. I jak rozumiem, Unia Europejska, te wiodące kraje były zainteresowane, aby Greków jednak w dalszym ciągu trzymać za gardło. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że Grecy podjęli tę decyzję polityczną, żeby wzmocnić rząd w tych negocjacjach, ale od dłuższego czasu obserwuję te wiodące kraje unijne i moim zdaniem oni w stosunku do Grecji zachowują się bardzo, bardzo nieuczciwie. I to, co zrobili... nieuczciwie? Ponieważ wtedy, kiedy powstawała strefa euro, Grecja, jak sądzę, kompletnie nieprzygotowana została wciągnięta za uszy do tej strefy. Za uszy? To znaczy, Grecy nie chcieli? Jak sądzę, samo społeczeństwo greckie być może tego chciało, ale Grecja była kompletnie do tego nieprzygotowana. Wiemy, jak manipulowano statystykami i robili to nie tylko Grecy, ale przecież także i Eurostat, który takimi statystykami dysponuje. Ale po co wciągano Grecję za uszy? No bo ta kolebka demokracji nie mogła być poza tym projektem politycznym. To było takie wielkie przesłanie. Czy chodziło o PR? To znaczy, w jakimś sensie tak, chciano pokazać Europie, że no właśnie ten projekt polityczny, wspólny pieniądz dotyczy no większości krajów, które wtedy w Unii Europejskiej były. Widać, że za projekty polityczne przychodzi płacić tym najsłabszym. To jest bardzo poważne ostrzeżenie, także dla Polski. Mam nadzieję, że rządzący słuchają, obserwują i wyciągają z tego wnioski. I opozycja też słucha i obserwuje. Ryszard Petru powiedział, że gdyby zrealizować program przedstawiony przez Ryszardem Petru i opozycją, Szydło, to Polska byłaby Grecją w 3 miesiące. Ryszard Petru miał być ministrem finansów w rządzie Ewy Kopacz, tylko odrzucenie tych jego zalotów spowodowało, że założył nowe ugrupowanie i próbuje podstawić łódeczkę pod topiącą się platformę. Jego wypowiedzi. Pani redaktor, dla mnie nie ulega wątpliwości, że Grecy chcą, żeby ich po prostu szanowano i pokazali to w demokratycznym referendum. Zresztą w źle funkcjonującym państwie zorganizowanie referendum w dwa tygodnie i podanie wyników parę godzin po jego przeprowadzeniu pokazuje, że to jednak nie jest rozpadające się państwo. Tak, ale ja teraz pytam o program Beaty Szydło w porównaniu z tym, co się dzieje w Grecji. Bo Grecy sobie troszkę pofolgowali. Nie jest to tylko wina Eurostatu, Eurolandu. Tylko Greków też chyba trudno tego nie przyznać. Panie redaktor, jeżeli mówimy o programie Prawa i Sprawiedliwości, to naszą cechą jest odpowiedzialność. I my będziemy realizowali reformy zapisane w programie, o którym mówiliśmy na 3-dniowym kongresie, wtedy, kiedy będziemy mieli pewne źródła ich finansowania. I dobrze by było, żeby wszyscy krytycy Prawa i Sprawiedliwości to brali pod uwagę. Czyli najpierw państwo zdobędą pieniądze i dopiero wtedy rozpoczną realizację tych obietnic, Proces zdobywania pieniędzy jest procesem płynnym. Do budżetu wpływają podatki każdego dnia, każdej godziny i jednocześnie te pieniądze są wydawane.
wtedy, kiedy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, one będą wydawane racjonalnie. Gromadzone racjonalnie i wydawane racjonalnie. Te 52 miliardy z uszczelnienia systemu podatkowego. Skąd się bierze akurat taka liczba? Bo to jest bardzo Pani redaktor, dużo. Jest taki wskaźnik, który nazywamy wydajnością podatkową. I wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, ten wskaźnik wynosił mniej więcej w końcówce naszych rządów 17,5% PKB. To jest wskaźnik względny. On pokazuje, jak przyspiesza gromadzenie dochodów budżetowych wraz ze wzrostem PKB, bo nam się przypisuje, że w tym czasie był wysoki wzrost PKB, w związku z tym łatwiej nam było zbierać podatki. To jest wskaźnik względny. Dochody wtedy rosły wyraźnie szybciej niż wzrost PKB. Wiedzieliśmy, jak to zrobić, odziedziczyliśmy po SLD wskaźnik na poziomie 15,5% przez 2,5 roku. A jak się zwiększa tę wydajność podatkową? Pani redaktor, polski system podatkowy został przez 8 lat rozmontowany. VAT jest dziurawy jak konstrukcja tego podatku, sposób jego zbierania jest dziurawy jak ser szwajcarski. Już nie mówi o tym tylko opozycja. Jest raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zresztą na zlecenie Ministerstwa Finansów. Jest raport NIK-owski, który nie zostawia na służbach skarbowych i resorcie finansów suchej nitki. Ale jeśli chodzi o te raporty, to jesteśmy na dobrej drodze. Jeżeli pani pozwoli mi... Rozmawiałam z ministrem Szczurkiem, który się zgodził. Jest oczywiście taki raport, ale w tej chwili sprawy idą ku lepszemu, jeśli chodzi o ściągalność. Ja nie jestem jakimś brutalnym krytykiem ministra Szczurka. Wtedy, kiedy byłem w Sejmie, obserwowałem pewien postęp rzeczywiście w rozumieniu funkcjonowania państwa, służb skarbowych w stosunku do ministra Rostowskiego i za to ministra Szczurka pochwalam. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli chodzi o zmiany w podatku VAT, te ustawowe, to robiono je na zamówienie grup lobbystycznych, między innymi, jak się wydaje, odwrócony VAT. Pisze o tym bardzo regularnie pan profesor Medzalewski. Ja bardzo chętnie na przykład posłuchałbym w pani audycji takiej konfrontacji ministra Szczurka z ministrem Modzelewskim o funkcjonowaniu systemu VAT w Polsce. Myślę, że minister Szczurek naprawdę by się musiał gęsto tłumaczyć. Panie Pomyślmy redaktor, o tym. No właśnie, proponuję zorganizowanie takiej audycji. A więc VAT rzeczywiście jest podatkiem bardzo słabo zbieranym. Ale to jest to tak, że będą dręczeni przedsiębiorcy? Nie, właśnie pani redaktor, chciałbym, jeżeli pani pozwoli, ustosunkować się do wypowiedzi pani premier Kopacz. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Rządy Platformy doprowadziły do powstania ruchu niezwyciężonych. To są ci, którzy w konfrontacji z urzędami skarbowymi nie polegli. Jeszcze nie polegli. Oni zapełnili salę kongresową kilkanaście miesięcy temu. System skarbowy za czasów Platformy jest opresyjny dla maluczkich, dla małych i średnich firm. Tam się koncentrują kontrole. Zresztą były publikowane także przez Ryszarda Petru te zalecenia, że 80% kontroli ma być skuteczne. A jak pisze NIK, służby kontrolne nie mają odwagi, żeby pójść do wielkich, w tym w szczególności tych z udziałem kapitału zagranicznego i zapytać, dlaczego transferują bez opodatkowania dochody do swoich macierzystych krajów. Czyli PiS przyjrzy się wielkim. Zdecydowanie. Właśnie poprawa wydajności podatkowej to skoncentrowanie się na tych wielkich, którzy regularnie w Polsce nie płacą podatków. Teraz, żeby było jasne, pani redaktor, otóż nikt nikogo nie będzie nękał. Musimy przyjąć w cywilizowanym kraju zasadę. Ona jest przyjęta w krajach zachodnich jako pewnik. Wszyscy ją szanują, że ci, którzy osiągają dochody w Polsce, muszą w Polsce płacić chociażby podatek dochodowy po bardzo niskiej stawce 19%. A oni nawet tego nie robią, kpiąc sobie z polskiego państwa. Platforma i PSL pozwala na to kpienie, my na to nie pozwolimy. Jeśli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, o które sieci chodzi? Pytam nie dlatego, że mnie interesują nazwy, tylko chodzi mi o to, że są takie sieci, które mają bardzo wiele sklepów, ale one nie są wielkopowierzchniowe. No właśnie, wie pani... Proszę poczekać na projekt ustawy w tej sprawie. Ja oczywiście nie twierdzę, że ten projekt mamy. Natomiast są takie szacunki. Zresztą powinien robić także minister finansów. Pani redaktor, no jeżeli minister finansów, bo mówiłem o tym panu ministrowi Rostowskiemu. No nie mają państwo, ale mają państwo szacunek, że 3 miliardy z tego będzie. Tak, to prawda. No bo pani redaktor, to trzeba mieć na myśli jakieś sieci, jakieś sklepy, tak? Troszeczkę
zajmowałem się tą problematyką. W 2010 roku 20 największych sieci w Polsce miało obroty 120 miliardów złotych. Obroty. I te 20 sieci zapłaciło 600 milionów podatku dochodowego. To oznacza, że zapłaciły 0,5% swoich obrotów. Przecież rentowność w handlu no nie jest tak niska. Zresztą powstające jak grzyby po deszczu kolejne placówki wielkopowierzchniowe pokazują, że to jest świetny biznes. Ale chcę ustalić, co to są te placówki wielkopowierzchniowe. Czy na przykład dyskonty, które wcale nie mają takich wielkich powierzchni, są wielkopowierzchniowe? Nie, pani redaktor, rzeczywiście będzie brany poziom, pod uwagę poziom obrotów i rzeczywiście wielkość sklepów i to zostanie określone precyzyjnie w ustawie. I jeszcze raz mówię... A co pan powie na argument, że wzrosną ceny? Pani redaktor, właśnie, ci wybitni polscy ekonomiści, jak mówią o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej, to cały czas podkreślają pogłębianie tej gospodarki, bo mechanizm konkurencyjny ma nam zapewnić no właśnie maksymalnie niskie ceny. I nagle, kiedy mówimy o racjonalnym obciążeniu podatkowym, odrzucają wszystkie te prawidła rynku, mówią, że ten mechanizm nie działa. Na pewno to zostanie przerzucone na klientów. No albo jedno, albo drugie. Trzymajmy się, że gospodarka rynkowa i wielość podmiotów to konkurencja. A podatek bankowy od transakcji, od każdej transakcji? Nie, nie mówimy o podatku bankowym od transakcji, tylko mówimy o podatku bankowym od aktywów. Od aktywów nie banków. Od transakcji, nie od transakcji. Czyli to nie jest tak, że płacimy kartą płatniczą, to już jest transakcja? Absolutnie, absolutnie nie. Pani redaktor, to też myśmy musieli zrobić oddzielną audycję. No generalnie jest bardzo tak, dużo jest tych spraw. Bardzo dużo i nie ma czasu na pogłębioną rozmowę. Ja się cieszę, że na bazie Kongresu Prawa i Sprawiedliwości wreszcie rozmawiamy merytorycznie. To jeszcze bym chciała o tym... O tych pieniądzach na dzieci. To będzie na każde drugie i kolejne dziecko. Bez względu na dochód tego dziecka. Tak. I jak państwo to bez względu na dochód, na rodziców, osobę w głowie, na głowę. Tak, ale jak państwo to obliczyli, że to tylko 22 miliardy? Jeżeli z szacunków innych ekspertów, ekonomistów wynika, że tych dzieci jest więcej. Nie, nie, pani redaktor. W Polsce jest mniej więcej około 8, bo to dotyczy dzieci nie tylko nowonarodzonych, ale tak, dzieci już urodzonych. Dzieci jest około 8 milionów. Tak. W 51% czy nawet większej to jest tylko jedno dziecko w rodzinie. I wtedy nie będzie, bez względu na dochód? Nie, nie. Tutaj robimy wyjątek dla rodzin o niskim dochodzie, także w przypadku jednego dziecka to 500 zł będzie także wypłacane. I to jest kwota około 22-24 miliardów złotych rocznie. To duże pieniądze. Ale trzeba pamiętać, że budżet ma stronę wydatkową. Czyli ile dzieci byłoby objętych? Około 4 milionów dzieci. Milionów. Około 4 milionów. Bo inni mówią, że to jest 5 milionów dzieci wtedy to daje 30 miliardów. Szacowaliśmy to bardzo precyzyjnie, pani redaktor. No i niestety musimy postawić kropkę. I ta duża część tych pieniędzy wypłacanych tym rodzinom zamieni się natychmiast w popyt. Z tego popytu będą podatki, zarówno podatek VAT, jak i podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Więc to ma stronę wydatkową i dochodową. Dobrze by było, żeby ci ekonomiści Platformy, a w szczególności pani premier Kopacz, o tym pamiętali. I to powiedział Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, z drużyny Beaty Szydło. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do usłyszenia.